drugim czytaniu dzisiaj pojawił się jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Pozwolę sobie go jeszcze raz przeczytać. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Taka jest moc Boża, taka jest miłość Boga, Boga, który, na którym nie da się zrobić wrażenia. My chcielibyśmy zrobić wrażenie często na kimś, zrobić dobre wrażenie, pokazać się od najlepszej strony. Dla Boga to nic nie znaczy, bo On jest źródłem wszystkiego, co jest dobre w nas, co jest piękne. Nie da się Pana Boga zaskoczyć. A On wybiera to, co niemocne i przez to, co niemocne, pokazuje swoją moc, żeby nie było wątpliwości, że to jest Jego moc, a nie jakaś ludzka zasługa. Gdzie to widać? Chwilę wcześniej święty Paweł pisze: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. I oczywiście mówi to, pisze to do wszystkich chrześcijan, pisze to do wiernych z Koryntu, bo to pierwszy list do Koryntian. Ale siłą rzeczy takie pierwsze skojarzenie, jeśli słyszymy słowa powołanie, przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, w moim przypadku myślę o swoim powołaniu, o powołaniu kapłańskim. I widzę, jak bardzo prawdziwe są te słowa świętego Pawła. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. I jak patrzę na siebie, jak patrzę na swoich kolegów księży, to rzeczywiście niewielu tu mędrców, możnych, szlachetnie urodzonych. Jesteśmy tacy normalni, ludzcy, słabi. W telewizji mówi się czasem o różnych skandalach, o tym, jak jakiś ksiądz zrobi coś złego. To się też zdarza i zdarzają się jakieś takie naprawdę złe przypadki. Zdarzają się też takie bardzo dobre przypadki. Zdarzają się kapłani święci, wielcy, pełni miłości i tą miłością zarażający, pełni wiary i tą wiarą zarażający, tacy wielcy, święci, dokonujący wielkich dzieł. Ale w większości to jest jakaś przeciętna. Jesteśmy my, księża, przeciętni, tacy ani nie najgorsi, ani nie najlepsi. Tak czasem, jak właśnie na to patrzę, to właśnie gdzieś zastanawiam się, co mamy do zaoferowania. Jeśli przychodzą ludzie do kościoła słuchać na przykład kazania, no to uświadamiamy sobie, że dzisiaj wystarczy włączyć internet i można znaleźć 100 lepszych kazań, 100 lepszych mówców w innych dziedzinach, nie tylko religijnych, ale i tych opartych na Ewangelii. Nawet gdzieś spotkałem się niedawno z takim cytatem z takiej książki, gdzie autor pisze w ten sposób: kiedy słucham niektórych kazań, czytam niektóre listy pasterskie i teksty religijne, przychodzi mi do głowy, że powinniśmy badać,
nie tylko przyczyny odchodzenia od Kościoła, ale i to, skąd czerpią siłę i cierpliwość wszyscy, którzy jeszcze zostają. Może mało optymistyczna jakaś refleksja, ale dużo, dużo prawdy w tym jest. I właśnie ta taka przeciętność, taka często nijakość jest dowodem na to, że jest w tym moc Boża, że to są dzieła Boże. I jeśli Kościół trwa pomimo tej właśnie nijakości często, to właśnie dlatego, że Pan Bóg wybrał właśnie takich niemędrców, niemożnych, aby swoją moc okazywać, aby swoją miłością obdarzać ludzi, a nie miłością ludzką. Doświadczam tego i taka mnie tego typu refleksja też nachodzi, kiedy chodzę po kolędzie. Już od miesiąca wizyta duszpasterska w naszej parafii trwa. Jeszcze 3 tygodnie będzie trwała. Dla was to jest kilka minut, kiedy przyjmujecie księdza po kolędzie. Dla nas to jest wiele tygodni codziennego chodzenia od domu do domu. I przy tym właśnie trochę już i zmęczeniu, i takiej monotonii tego codziennego wędrowania przychodzi księdzu taka refleksja, po co ja właściwie idę do tych ludzi, czy ja coś im daję. No, myślę, że taki młody ksiądz prosto po święceniach to ma takie przekonanie, że idzie nawracać, ewangelizować, że on zaraz zbawi tą swoją parafię, uświęci. Natomiast po już doświadczeniu paru lat zdajemy sobie sprawę, jak to jest niewiele, te kilka minut takiej zwykłej rozmowy, bo zazwyczaj to nie są jakieś wielkie tematy, wielkie sprawy. Kilka zdań o tym, jak się wam żyje. Czasami ktoś zada jakieś pytanie dotyczące życia parafii czy spraw wiary. Można wtedy odpowiedzieć, ale wiadomo, że w te kilka minut nie rozstrzygnie się nic wielkiego. Czasami też ksiądz doświadcza takiej dużej bezradności, kiedy opowiadają parafianie o swoich cierpieniach, o swoich chorobach, o jakichś rodzinnych problemach i chciałoby się jak najlepiej, dobrze życzę każdej takiej rodzinie, ale cóż taki ksiądz może zrobić, nie będąc lekarzem, nie będąc cudotwórcą, nie będąc ani psychologiem, ani mediatorem rodzinnym i mając do dyspozycji kilkanaście minut. I właśnie takie refleksje i takie doświadczenie przypomina mi, że kiedy idę po kolędzie, to ja nie idę po to, żeby rozwiązywać jakieś problemy, nie idę po to, żeby dzielić się swoją mądrością, bo tej mądrości niewiele jest, zwłaszcza kiedy się wchodzi do 20 domu tego wieczora po całym dniu jakiejś innej pracy i po całym miesiącu takiego chodzenia. Tylko idę z imieniem Bożym. To jest to, co mogę jako ksiądz wnieść. To jest to ziarenko sakralności, to ziarenko Bożego błogosławieństwa. I tak bardzo cieszy to, że to Boże błogosławieństwo
jest tak wyczekiwane, bo rzeczywiście w wielu domach to czuć, w wielu domach ksiądz może doświadczyć, że rzeczywiście jest takie pragnienie, że to ma znaczenie. I właśnie, i kolejny raz doświadczam prawdziwości tych słów świętego Pawła. Według oceny ludzkiej niewiele w tym mądrości, niewiele w tym mocy, niewiele w tym jakiejś szlachetności, wielkości, jakiegoś, nie wiem, rozmachu i tak dalej. Ale Bóg wybiera właśnie takie pokorne, proste, zwyczajne, przeciętne, czasem nijakie, czasem dotknięte wielką ludzką słabością nawet środki, żeby okazywać moc. Moc swoją, swoją miłość, swoje błogosławieństwo. I jak tak jesteśmy przy temacie kolędy, to też myślę, że ta wizyta duszpasterska, te spotkania są może nawet bardziej potrzebne nam, księżom, żeby spotkać się z tym takim waszym życiem, przynajmniej jakoś w jakimś takim drobnym elemencie, w drobnym fragmencie tego życia, i żeby zobaczyć to, jak spełnia się Ewangelia dzisiejsza. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, błogosławieni ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Bo rzeczywiście to widać czasem, jak tak właśnie można spotkać się z różnymi ludźmi w ich domach. Widać, jak to błogosławieństwo się realizuje. Widać, jak bardzo to szczęście ludzi, bo błogosławieni, można inaczej to greckie słowo makarioi przetłumaczyć jako szczęśliwi. Widać, jak to bardzo jest niezależne od stanu materialnego, nawet od zdrowia, od różnych takich zewnętrznych środków. I widać, jak szczęśliwi, czasem pełni pokoju, są czasem rzeczywiście ludzie bardzo biedni, ludzie doświadczający różnego rodzaju trosk, trudności. Chociaż z drugiej strony również mogą być szczęśliwi ci, którym się akurat w tym momencie życia powodzi, czy mają materialny jakiś dostatek, czy zdrowie, bo to zupełnie ani w tę stronę, ani w tę stronę nie zależy to Boże błogosławieństwo, bo ubodzy w duchu na przykład to nie są ani ubodzy dosłownie biedni, ani bogaci. To są ubodzy w duchu, to są ci, którzy są u Boga ubodzy, którzy są pokorni, którzy wiedzą, że Bogu zawdzięczają wiele, którzy wiedzą, że mogą na Nim się oprzeć życiowo. Przyjmijmy więc dziś na nowo tę Bożą prawdę o tym, że Pan Bóg ma trochę inną logikę niż my. I ja dziś skupiłem się na tym powołaniu kapłańskim, podzieliłem się swoją perspektywą, ale te słowa świętego Pawła, przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, są skierowane do każdego z was też. Miejcie świadomość, że każdego z was wybrał Pan Bóg, aby swoją moc okazywać w takim życiu, w jakim żyjecie, w takich was, jakimi jesteście.